Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj program Bliżej Boga w pięknym miejscu, bo jesteśmy w zespole pałacowo-parkowym w Pławniowicach, a ze mną ksiądz Krystian Worps, ksiądz proboszcz tutejszej parafii i kaplicy parafialnej, a także dyrektor tegoż właśnie zespołu pałacowo-parkowego. Witam bardzo serdecznie. Księże Krystianie, miejsce urokliwe, tak powiedziałem. Jak to się zaczęło w Pławniowicach? Mój pobyt? Nie, w ogóle myślałem. To, że tutaj, no może do tego też tam rzeczywiście dojdziemy, ale to, że tutaj rzeczywiście taki pałac zaistniał. No to są odległe albo i nieodległe czasy, 130 lat, kiedy ten pałac został ukończony, budowa tego pałacu. Historia jest taka, że wcześniej tu w tym miejscu stał pałacyk z 1737 roku i fragment tego starego pałacu to jest parterowa część naszego wschodniego skrzydła. Ten pałac stał nad kanałem Kłodnickim, a kanał Kłodnicki był tuż za naszym ogrodzeniem, bo kanał Gliwicki, który tutaj niedaleko jest, później był już w tych latach 30. XX wieku kopany. Ale wrócę do tego pałacyku. Ten pałacyk zamieszkiwał pierwszy starosta powiatu toszecko-gliwickiego, baron Wolfgang von Stechow. Jest XVIII wiek i przybywa tutaj w czasie tzw. wojen śląskich Włoch, najemny żołnierz, który zaciągnął się do armii pruskiej i przybył w rejon Gliwic, stacjonując poznał właśnie córkę ówczesnego właściciela, poślubił, został i zapoczątkował ten włoski ród Balestremów na ziemi śląskiej. Nazywał się ten Włoch Giovanni Battista Angelo Balestrero di Castelengo. Zapoczątkował ten ród tutaj na ziemi śląskiej, ale możemy powiedzieć najbardziej znaną postacią w tym rodzie był hrabia Franciszek Balestrem, który przez kilka lat też między innymi pełnił funkcję prezydenta Parlamentu Rzeszy Niemieckiej. I on to zlecił część tego starego pałacyku, który już groził zawaleniem, rozebrać i zaprojektować i wykonać tenże obiekt, który dzisiaj możemy oglądać. Pałac był budowany w latach 1882-85. Hrabia Franciszek pozostawił po sobie dzienniczek, ponad 6 tysięcy stron. Ale z tych notatek można się dowiedzieć. Szczegółowy dzienniczek. Bardzo, bardzo. Ale z tych notatek możemy na przykład dowiedzieć się, jak przebiegały prace. Sam hrabia doglądał tych prac, kiedy rodzina wprowadza się do pokoi pałacowych. Było to 1 lipca 1885. Ale ja zawsze podkreślam, że datą istotną w tym wszystkim jest dzień 15 października 1885 roku. I w tym dniu miało miejsce poświęcenie kaplicy pałacowej. I dla hrabiego Franciszka i dla rodziny Balestrem, ludzie, którzy bardzo mocno byli z Kościołem katolickim związani, ten dzień był dniem ukoronowania, zwieńczenia całego dzieła budowy. Dlatego ta kaplica jak gdyby była też sercem tego domu. Pałac do tej rodziny należał prawie do końca II wojny światowej. Była to siedziba rodowa. Mieli inne jeszcze posiadłości w innych miejscowościach, ale to była siedziba rodowa i zawsze ten obiekt przejmował najstarszy męski potomek, gdyż był tu ustanowiony majorat. Koniec wojny, niestety to czas tragiczny dla właścicieli. Ostatni właściciel, hrabia Mikołaj, zginął 13 lutego 1945 roku w Dreźnie w czasie bombardowania tego miasta przez wojska alianckie. Akurat pociągiem przybył, na dworcu był, chciał dołączyć do żony, do dzieci dalej, żeby dalej przejechać, ale niestety tam zginął. Natomiast koniec stycznia, początek lutego 45 to czas, kiedy tu w pałacu ze swoim sztabem, ze swoim wojskiem stacjonuje marszałek Armii Czerwonej, marszałek polowy Iwan Koniew. Po wojnie podzielono pałac. Kaplicę pałacową i to, co określamy zachodnim skrzydłem, to trzymała miejscowa ludność, albo miejscowość możemy powiedzieć, jako kościół parafialny i plebanie, gdyż przed wojną tu nie było parafii. Ludzie stąd uczęszczali do Rudna, miejscowość kilkanaście kilometrów
oddalona od Pławniowic. I od tej chwili właśnie ta część pałacu stanowi tą część parafialną, czyli kościół i plebanie pławniowickiej parafii. Natomiast pozostałą część najpierw zajęły wypędzone ze Lwowa siostry zakonne. Były to benedyktynki od nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu. Od 76 do 78 zamieszkiwali tu augustianie. W 1978 roku tym obiektem zaopiekowała się diecezja opolska, a od 92, czyli od 25 marca, kiedy powstała Gliwicka, ona to jest gospodarzem tego miejsca. Tak w skrócie historia. To jest właściwie taki, można by powiedzieć, niejako drugi etap, bo no, ta historia toczyła się, wiadomo, czas wojny i później końca wojny i jakieś tam takie, a nie inne losy, ale moment także, kiedy założono diecezję gliwicką, rozpoczyna się niejako taki nowy etap dla tego miejsca. Ja bym powiedział trochę wcześniej, właśnie diecezja opolska już tutaj też ten czas mocno zaznaczyła, bowiem pałac nie ucierpiał w czasie tych działań wojennych, został rozgrabiony, ale gorzej było właśnie po wojnie, a szczególnie w tej części skrzydła wschodniego, środkowego, pałac był pierwotnie pokryty łupkiem. Coraz więcej dziur, coraz więcej ubytków powierzchni dachu i brak takiej systematycznej konserwacji spowodował, że woda w wielu miejscach do piwnicy sobie drogę znalazła. I kiedy opolska diecezja przejęła, ówczesny proboszcz, wtedy ksiądz Bonifacy Madla, wymienił pokrycie dachu. Zrzucony został ten pierwotny łupek, przekryte zostało to eternitem i w latach 80. w okresie letnim odbywały się tu rekolekcje. Przede wszystkim rekolekcje oazowe, tak, te 15-dniowe rekolekcje Ruchu Światło-Życie i myślę, że wielu jeszcze dzisiaj już może trochę starszych, ale którzy wtedy byli młodzi, tych 30 lat temu, na pewno pamięta ten obiekt i wspomina jeszcze spotkania w tym obiekcie, bo na pewno były one jakimś takim, bym powiedział, przeżyciem dosyć wielkim, nietuzinkowym, ale wtedy można to było głównie latem organizować, bowiem bardzo często to, co latem było zrobione, zima, mróz, wilgoć, bardzo często to znowu weryfikowało. A było już tak daleko, że niestety stan porażenia przede wszystkim elementów konstrukcyjnych więźby dachowej czy murów porażonych grzybem był tak duży, że możemy dzisiaj mówić o naprawdę takiej opatrzności Bożej i takiej opiece naszej niepokalanej patronki, że nic się nie stało. Księże Krystianie, te czasy na pewno, szczególnie oazy, pamiętamy, bo to myślę i jedno, i drugie, i niejedno powołanie tutaj się zrodziło. Nocne czuwania, później nawet już jako opiekunowie właśnie wspólnot oazowych, ruchu z parafii, kiedy już przyjeżdżaliśmy to z młodzieżą. Dzisiaj ten obiekt żyje innym życiem, choć bardzo głębokim też. I dzisiaj też tutaj przyjeżdżają, dzisiaj tutaj też spotykają się z Gliwic. To przecież niespełna 20 kilometrów. Wokół naprawdę, to jest chyba perełka, nie jest chyba, na pewno jest perełka tutaj, tej naszej śląskiej ziemi. I warto tutaj być. Ja może też, oczywiście, bo jest możliwość przyjechania, zwiedzania, mówienia się na pewno też, może za chwilkę o tym też porozmawiamy, ale to, co się dzieje tutaj pięknego okresie letnim, to jest właśnie pałacowe lato muzyczne. Księże, co to takiego i co szczególnie właśnie w te wakacje tutaj możemy spotkać? Jeszcze raz podkreślam, z Gliwic bardzo blisko, więc warto tutaj przyjechać. Od 2002 roku, wtedy zrodziła się ta myśl i to był pierwszy taki koncert w okresie letnim, konkretnie w lipcu, po 20 lipca, koncert zatytułowany W krainie operetki musicalu. Więc klimat operetkowy, musicalowy, lekki. Była to taka próba.
ale że zyskała aprobatę od tego czasu co roku w okresie właśnie lipca i sierpnia, od drugiej z reguły niedzieli lipca, co dwa tygodnie później, są organizowane koncerty w ramach tego pałacowego lata muzycznego. One odbywają się na tym dziedzińcu maryjnym na zewnątrz i jest to tutaj miejsce dla też może specyficznego klimatu muzycznego, czyli takiego, który trochę pozwala tego romantyzmu, tego spokoju, tego wyciszenia, tego nawet dla wzroku nacieszenia się tutaj przeżyć. Wielu, którzy przyjeżdżają od wielu lat, właśnie mówią, że to jest czas, by na 2 godziny wyłączyć się z tej codzienności, bo i dla oka, i dla ucha coś miłego tu można znaleźć. Także te koncerty się odbywają. Nie ukrywam, że cieszę się, że frekwencja jest, uważam, bardzo dobra, a przede wszystkim to, że już wytworzyła się też może taka stała publiczność. I powiem więcej, publiczność z bardzo szerokiego kręgu, gdyż mamy tutaj w zasadzie regularnie słuchaczy i z Krakowa, i z Podwrocławia, i gdzieś Brenna tam jest. To są już takie trochę dalsze miejscowości. Kiedyś zadałem pytanie właśnie Państwu, którzy tu z Krakowa przyjeżdżają regularnie, ja mówię, no to jest jednak kawałek drogi. Myśmy mieli do ubiegłego roku koncerty o godzinie 20, więc kończyły się koło 22. W tym roku zmieniliśmy na godzinę 19, ale kiedy zapytałem się, że to jest tak dosyć późno dla Was, a Pan mówi, tak, przecież mamy tu autostradę, 3 km do autostrady, mówi, a on chce 2 godziny być w innym świecie. Jest przed północą w domu, rano wyspany, idzie do pracy, mówi, i może znowu dobrze pracować. Także dosyć duża jest ta frekwencja też spoza tylko tego tutaj małego rejonu. Proszę Państwa, więc wypada dać się zaprosić tutaj do tego miejsca, jeśli słyszymy, tutaj przyjeżdżają z odległego, ośmielę się tak powiedzieć, Krakowa, choć mimo dobrej dzisiaj tutaj komunikacji, tym bardziej my, Gliwiczanie, naprawdę powinniśmy tutaj zagościć. Księże, może jakaś taka jeszcze zachęta, kogo szczególnie w najbliższe niedziele, no już kończącego się właściwie lipca i sierpnia, będziemy gościć. Mieliśmy już pierwszy koncert, jeden jest za nami już. Przed nami jeszcze 3 koncerty. W niedzielę 26 lipca mamy właśnie ten tradycyjny co roku, czyli w Krainie Operetki Musicalu. Będzie 4 solistów, 2 żeńskie, 2 męskie głosy, do tego jeszcze zespół instrumentalny. Później będziemy mieli 9 sierpnia. Został nazwany koncertem jubileuszowym, gdyż w tym roku 130 lat świętujemy istnienia tego pałacu i tutaj na scenie zagości jeden z największych panflecistów świata, Edward Simoni, wirtuos fletni pana, skrzypiec fletu bocznego, także myślę, to będzie wielka uczta duchowa. I jeszcze na koniec 23 sierpnia, także o godzinie 19, koncert zespołu New For You, koncert takiego zespołu, który tutaj znowu z tych śląskich list przebojów jest znany, a więc też takie klimaty, które wielu ludziom tutaj odpowiadają. Zapraszam serdecznie na koncerty. Warto i trzeba w Pławniowicach, jeśli ktoś nie był, trzeba być. Ja nawet się ośmielę powiedzieć, jeśli program Bliżej Boga, jeśli ktoś tutaj jeszcze nie był, to prawie że graniczy z grzechem. Może lekkim, ale na pewno grzechem. Było mi bardzo miło, księże Krystianie, historia, teraźniejszość, piękna muzyka, piękny park. Jesteśmy tu już małą chwilę i tu naprawdę można posłuchać pięknego śpiewu ptaków, przyroda, no i historia, która naprawdę wiele, wiele do nas mówi. Zapraszamy gorąco i serdecznie, szczególnie na muzyczne lato, ale również tutaj do tego obiektu i na spotkanie z tą historią. Księże Krystianie, bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Było nam bardzo miło. Wiele osobistych też wspomnień i myślę, niech to miejsce dalej pięknie służy całej diecezji, całemu Śląskowi i nie tylko
bo wiem, że tutaj bywają również goście z zagranicy. Serdeczne Bóg zapłać. Dziękuję również i zapraszam.